Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym naszym spotkaniu na kanale. Oczywiście chciałbym, żebyśmy na początku wszyscy wspólnie wysłali miłość w świat. Więc bardzo Was proszę o to, wpiszcie w komentarzu wszyscy słowo miłość i poczujcie przy tym, jak ta miłość wypływa od Was do tych wszystkich osób potrzebujących, osób cierpiących. Osób, które szukają tej właściwej ścieżki życia, tak aby mogły ją odnaleźć. Więc bardzo proszę, kochani, wszyscy wspólnie wyślijmy miłość w świat. Oczywiście dzisiaj będzie bardzo ważne nagranie. Też rozpocznę taką serię, seria ku pokrzepieniu serc. Chciałbym Wam podać bardzo ciekawe przekazy. Są to przekazy, no wiele z tych przekazów jest na pewno mało znanych, więc warto być tutaj, warto odsłuchać całości tego nagrania i postaram się też publikować więcej tego typu odcinków. Będzie to seria tutaj ku pokrzepieniu serc, żebyście wiedzieli, materiały, które będę umieszczał, będą pochodziły z takiego dzieła Andy Collins, Przepowiednie dla Polski, proroctwa, wizje, objawienia, i naprawdę jest tam wiele też różnych przekazów, no nie tylko mistyków oczywiście, ale są tam orędzia, orędzia Jezusa Chrystusa, bardzo ważne, dotyczące czasów ostatecznych, tego, co ma spotkać Polskę, i właśnie przygotowujące wszystkich do tych właśnie apokaliptycznych wydarzeń, więc chciałbym, żebyście wysłuchali i jestem przekonany, że zdecydowana większość tutaj słuchaczy, widzów kanału no nie słyszało o tych czy to przepowiedniach, czy też różnych orędziach, i te orędzia też mają tutaj bardzo ważne znaczenie właśnie w tym obecnym czasie. Nie wiem, czy słyszeliście takie, takie osoby jak Leszek Weres, Urszula Koziołek, Elżbieta Nowalska, Kazimierz Brzozowski, Mirosław Wilk. Są też przepowiednie Weroniki Lutzken, patriarchy Helonu. I to wszystko są informacje dotyczące Polski, kochani. Naprawdę to jest aż bardzo ciekawe i chciałbym opublikować taką właśnie serię ku pokrzepieniu serc. Będą też informacje związane z tajemnicą fatimską, z Teresą Neumann, świętym Wacławem z XIX tutaj wieku. I naprawdę bardzo ciekawe przesłania, również od Matki Bożej w różnych takich orędziach i dawniejszych, i bardziej współczesnych, więc gorąco zachęcam do wysłuchania. Oczywiście to nagranie jest takim wstępem do tej serii, ale chcę Wam przypomnieć o tym, że oczywiście codziennie, kochani, musimy się modlić o to, aby podziękować Panu Bogu za tą intronizację, która się odbyła. Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski, która została przyjęta przez rząd polski episkopat. Kochani, bardzo proszę o wielki szturm modlitewny codziennie o godzinie 21. Dziękujemy w głębi serca Panu Bogu za tą intronizację i odmawiamy z taką wielką radością i wdzięcznością dziesiątkę różańca. To jest niezwykle ważne. Kanał Łukasz Andryszczak na YouTubie też codziennie wstawiam takie modlitwy właśnie też przypominające wszystkim, i zapraszam do udziału w tych modlitwach. Pod tymi modlitwami wpisujemy słowo dokonało się. Gdy każdy odmówi modlitwę, to wpisuje dokonało się, i z taką radością i wdzięcznością w sercu. I naprawdę bardzo, bardzo proszę o udział. Codziennie kilkaset osób bierze udział w tej modlitwie. Są to osoby zarówno z Polski, są również tutaj widzowie kanału z zagranicy, naprawdę z różnych kontynentów, więc bardzo Was proszę o udział. A dzisiaj chciałbym Wam przedstawić przepowiednie przeora
Eustachiusza z 1449 roku. Bardzo ciekawy tekst. Tekst mówiący też o namaszczonym z Polski, o dziwo. I zobaczcie, ile lat, kochani. 1449 rok. Wysłuchajcie. I aha, jeszcze chcę dodać jeszcze raz, jeżeli ktoś jest ciekawy takich publikacji, to oczywiście zapraszam Andy Collins, Przepowiedni dla Polski. Będzie to właśnie seria, jeszcze raz przypominam, ku pokrzepieniu serc Polaków przede wszystkim, ale też prosiłem ostatnio o to, żebyście mi pomogli w zakupie tych książek. Dzisiaj przyjechały kolejne. Tych książek bardzo dużo udało mi się nabyć. Są to książki nowej ery, które będą w takiej wielkiej publikacji udostępnione Wam wszystkim. I chyba też jesteście świadomi tego, że za jakiś czas nie będzie prądu, nie będzie internetu. Więc jest jedyna szansa, żeby zdobyć takie dzieła. I są to książki przeróżnego typu i również książki, które będą pomagały w tworzeniu się tego życia społecznego w nowej erze, i to właśnie w Polsce. Więc są to książki bardzo istotne, bardzo ważne, jak również będę się starał, żeby one były udostępnione jak największej ilości osób w różnych przekładach, jak również PDF-ach, audiobookach. Więc bardzo proszę też o wsparcie, jeżeli ktoś może tutaj mnie wesprzeć w zakupie tych książek, ktoś może wesprzeć kanał, bądź też oczywiście pomóc w zbiórce dla dzieci w Afryce, to na końcu tutaj tego nagrania, jak również w opisie tego również nagrania, będzie informacja, jak można pomóc. Tymczasem zapraszam do wysłuchania Przepowiednia przeora Eustachiusza, 1449 rok. Eustachiusz był 15-wiecznym mnichem benedyktyńskim. Jego przepowiednia pochodzi z 1449 roku, kiedy był już on opatem klasztoru tego zakonu w okolicach Warszawy. Oryginał powstał w języku łacińskim, lecz nie zachował się do naszych czasów. W 1758 roku tekst proroctwa został opublikowany w Bremie. Wszystkie współczesne wersje wywodzą się z tego wydania przetłumaczonego na język polski. I tutaj jest fragment podany dokładnie dotyczący Polski. Tylko też miejcie na uwadze, że to było wydane, to znaczy jeżeli chodzi o rok 1449. Zobaczcie, ile to jest, kochani, lat. I tutaj jest trzy kropek. I tutaj czytam dalej. Polsko, czeka cię wiele nędzy w przyszłych stuleciach. Jesteś szlachetna, wielka i wspaniała, ale gardzisz swoimi mądrymi królami. A ponieważ nimi gardzisz, przeto pójdziesz w rozsypkę. I tu jest koniec cudzysłowia. W dalszej części autor przepowiada przyszłe dramatyczne dla Polaków wydarzenia, m.in. potop szwedzki, upadek Rzeczypospolitej, powstania narodowe i odrodzenie zarówno państwowe, jak i duchowe. Końcowa część wizji brzmi, cytat, będziesz wzdychała, Polsko, za pokojem, ale ten zjawi się dopiero w siódmej liczbie, a spełni się w czasie 7x7. Przyjdzie w ten czas Książę Pokoju w całym swoim blasku i zapanuje pokój w twoich murach. Na koniec będą Polacy mieli króla, którego długo nie chcieli, lecz później przyjmą go z radością. I tutaj jest opisane, ta część przepowiedni sprzyja dowolności interpretacji. Nie wiadomo, czy odnosi się do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, w 1945, czy też po tragicznych wydarzeniach, jakie mają nastąpić na początku nowego tysiąclecia. I oczywiście, kochani, jest bardzo ciekawa informacja dotycząca też tej osoby. Zapraszam Was oczywiście do słuchania kolejnych nagrań w całości. I nie wiem, czy słyszeliście o takiej liście. Jest taka lista, 17 podpunktów. I to jest lista opata Reszki. I są tam po prostu
podani władcy i przywódcy Polski, którzy panowali w ostatnich latach, znaczy latach, wiekach naszej historii, czterech wiekach naszej historii. I właśnie jest tam podana, są dwie ostatnie pozycje podane, w ciekawy sposób opisane. Postaram się to tutaj powiedzieć o tym w następnym nagraniu. I jest to związane oczywiście właśnie z tym człowiekiem namaszczonym z Polski. I jeszcze raz to przypomnę. Na koniec będą Polacy mieli króla, którego długo nie chcieli, lecz później przyjmą go z radością. I tutaj przyjdzie w ten czas Książę Pokoju w całym swoim blasku i zapanuje pokój w twoich murach. Więc kochani, mam nadzieję, że taka seria wam się spodoba. Seria Ku pokrzepieniu serc. Bardzo istotna, bardzo ważna. Zapraszam, kochani, tutaj też do tego, żebyście polubili to nagranie, tak? Żeby więcej osób mogło je zobaczyć. Bardzo was o to proszę. To jest bardzo istotne. Ja wam, kochani, już dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.